Witajcie kochani, kolejny Energy Boost Środa. Witam Was Marzena Śmigielska. Czy zawsze nasze życie usłane jest różami? Czy wszystko nam wychodzi? Ile razy wstajemy rano z łóżka i najzwyczajniej w świecie nic nam się nie chce? Mamy poczucie braku motywacji, porażki, niespełnienia, czy po prostu niezadowolenia z siebie i swojego życia? Czujemy się po prostu rozczarowani. Życie jest jakie jest i często nie potrafimy zmienić warunków, w jakich żyjemy. A człowiek nie zawsze musi być silny i wesoły. Rozczarowania ma ze sobą każdy z nas, jeden większy, drugi mniejszy. Właściwie to statystycznie rzecz ujmują, więcej w życiu mamy porażek niż sukcesów, biorąc oczywiście pod uwagę liczbę podejmowanych prób. I nie ma w tym niczego złego. Weźmy takiego chociażby twórcę znanych kurczaków Harlanda Sandersa, który setki razy usłyszał nie, a swój patent sprzedał firmie KFC dopiero w wieku 74 lat. Walt Disney, zanim zbudował swoje imperium, zaliczył 5 spektakularnych porażek, a nawet bankructwo. Mało? Tommy Hilfiger, założyciel imperium odzieżowego, zbankrutował zanim ukończył 25 lat. A Oprah Winfrey, nim stała się królową telewizji, została zwolniona ze swojej pierwszej telewizyjnej pracy. Co czyni te przykładowe osoby tak wyjątkowymi? Otóż jak podaje portal Rośnij w siłę, to pracowitość, wytrwałość i silne pragnienie, by się nie poddawać. Ci sławni obecnie ludzie sukcesu byli gotowi wielokrotnie przegrać, aby ostatecznie wygrać. Jak to zrobili? Zastosowali czteroczęściowy cykl powodzenia. Próba, porażka, nauka, sukces. Pierwsze trzy części tego cyklu, próbę, porażkę i naukę, czasami trzeba powtarzać wiele razy, aby osiągnąć jeden konkretny sukces. To dotyczy wszystkich. Osoby odnoszące sukcesy w dowolnej dziedzinie podążają tym samym schematem. Próbują, przegrywają, uczą się i dopiero odnoszą sukcesy. Najlepszym przykładem stosowania cyklu powodzenia są dzieci, gdy uczą się chodzić. A teraz mam dla Ciebie zagadkę. Jak myślisz, ile razy próbują dorośli ludzie? Pewnie pomyślałeś, że kilka. Nie, niestety nie. Badania naukowe dowodzą, że statystycznie dorośli próbują raz. Właściwie to pół raza, bo już przy pierwszych napotykanych trudnościach po prostu rezygnują, więc trudno ocenić całą skończoną próbę. A teraz odnieśmy to do dzieci. Wyobraź sobie, dziecko podejmuje pierwszą i jedyną akcję. Staje na nogi, robi krok, przewraca się i rezygnuje. Już więcej nie spróbuje. Tak przecież robią dorośli. Gdyby tak jak dorośli do porażki podchodziły dzieci, nikt z nas dzisiaj by nie chodził. Bierzmy przykład z dzieci. Próbują, upadają, wyciągają wnioski i znów próbują, aż się uda. Do skutku, uparcie i konsekwentnie. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Najważniejsze to nauczyć się odpowiednio traktować nasze małe klęski. Jeśli uznamy je za wyzwania, które sprawiają, że wzrastamy, wówczas nie dajemy za wygraną. A co zrobić, gdy już zdarzyło nam się potknięcie? Wielu ludzi, których los ciężko doświadczył i mają za sobą przykre przejścia, nie potrafi żyć tak jak kiedyś, jakby nic się nie stało. I to też jest spoko. Daj sobie trochę czasu. Mała przerwa pomaga stawić czoła ciężkim przeżyciom i pozwala zgromadzić nowe siły. Czas na zastanowienie? Czas dla siebie? Czemu nie? Człowiek nie zawsze musi być silny i wesoły. Dobrze czasem przyznać się do porażki i okazać swój smutek, przynajmniej wobec siebie samego. Niedobrze bowiem dzieje się, gdy ignorujemy własny smutek i nasze uczucia. Na wszystko potrzeba czasu, także na przemyślenie przykrych doświadczeń. Jedni przechodzą do ataku, ukrywając swoje zgryzoty za parawanem gorączkowego działania, inni natomiast skupiają się na swoich emocjach i nieprędko o nich zapominają. Każdy radzi sobie inaczej. Jak? Jeśli potrzebujesz, to popłacz sobie. Płacz uwalnia, zmywa smutki w dosłownym tego słowa znaczeniu. Łzy nie są oznaką słabości, ale tego, że nie oduczyliśmy się poważnie traktować własnych uczuć i pozwalać dochodzić im do głosu. Czy wiesz, że łzy nie tylko oczyszczają nas ze złych emocji, ale zwarczają wirusy i bakterie? Usuwają zanieczyszczenia z naszych oczu, nawilżają i poprawiają ostrość widzenia? A czy wiesz, dlaczego ludzie płaczą?
Okazało się, że gdy płaczemy, uwalniana jest enkefalina, peptyd opioidowy o działaniu podobnym do działania morfiny. Płacząc zatem naturalnie uśmierzamy sobie ból. A co z mężczyznami? Przecież chłopaki nie płaczą. Jak powiedział w wywiadzie psychoterapeuta Wojciech Eichelberger, tylko silni mężczyźni płaczą naprawdę, bo wiedzą, że mogą sobie na to pozwolić. Ci słabi chlipią po kryjomu do chusteczki albo w poduszkę. A moja babcia zapytana kiedyś, skąd wiadomo, że chłopak będzie dobrym mężem, odpowiedziała: zabierz go do kina na wzruszający film. Jeśli będzie płakał, bierz go. Wiecie co? I coś w tym jest. Nie chcesz płakać? Dobra, to przytulaj się. Kiedy byłeś dzieckiem, miałeś swojego misia przytulankę, albo taszczyłeś wielki koc, albo nie rozstawaj się z pieluchą. Czułeś się bezpieczny, bo miałeś się do kogoś lub czegoś przytulić. A teraz? Przecież dzisiaj jako dorosły człowiek nie będziesz się tulił do misia, albo co gorsza, latał z pieluchą. W tej sytuacji z pomocą może przyjść nasz czworonóg. Do niego zawsze da się przytulić i pogłaskać. No, chyba że jest to legwan. Jeśli nie masz pupila, zawsze możesz się przytulić do swojego dwunożnego przyjaciela, żywej przytulanki. A jeśli nie ma jej pod ręką, spróbuj z kilku poduszek zbudować sobie takie przytulne gniazdko, zasłoń zasłony, wleź do niego z kubkiem gorącej kawy albo czekolady i z dobrą książką w dłoni. Wyjdź z niego tylko wtedy, gdy twój nastrój się poprawi. Głowa do góry, wszystko będzie dobrze. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę. Przypominam o moim kanale na YouTubie. Pozdrawiam, Marzena Śmigielska.